6 września w Parku Kościuszki odbył się festyn pod wieżą skierowany do najmłodszych mieszkańców Katowic oraz ich rodzin. Grupy rekonstrukcji historycznej zadbały o to, aby każdy z uczestników tego wydarzenia mógł poczuć się jak żywy świadek historii. W otoczeniu pasjonatów w mundurach polskich i niemieckich publiczność odkrywała najciekawsze fakty z historii Katowic. Kulminacyjnym punktem obchodów święta katowickiego chówca Związku Harcerstwa Polskiego była inscenizacja historyczna Wieża 39. Grupy rekonstrukcji historycznej odtworzyły jeden z najbardziej dramatycznych epizodów w historii Katowic, czyli heroiczne walki polskich cywili w obronie miasta przed hitlerowskim najeźdźcą. Najbardziej symboliczną z walk, jakie odbyły się na terenie Katowic w pierwszych dniach wojny, była obrona wieży spadochronowej, która stanowi jednocześnie jedną z najsmutniejszych i najpiękniejszych kart w dziejach stolicy Górnego Śląska. We wrześniu 1939 roku, dokładnie mówiąc 4 września, u stóp wieży spadochronowej usytuowanej w katowickim Parku Kościuszki miał miejsce jeden z wielu epizodów września 1939 roku, obrona wieży spadochronowej przed nacierającymi oddziałami Wehrmachtu, które zamierzały w konsekwencji wkroczyć od strony Brynowa do Katowic. Wieży broniła garstka harcerzy z katowickiego chówca Związku Harcerstwa Polskiego, wspierana garstką powstańców, byłych powstańców śląskich. Najogólniej mówiąc, wszystkie fakty historyczne związane z tym wydarzeniem po dzień dzisiejszy nie zostały do końca udokumentowane, nie są po prostu znane. Być może dlatego, że nie przetrwali świadkowie. Są materiały w Instytucie Pamięci Narodowej, które potwierdzają samo zdarzenie i dzięki którym można przynajmniej z grubsza określić jego przebieg. Pozostała część, no cóż, jedynie z przekazów ustnych, jeżeli nie świadków, to przynajmniej z ust przekazywanych w rodzinach z pokolenia na pokolenie, ze szczątkowych materiałów, które można znaleźć jeszcze w niemieckich archiwach, z przekazów ustnych, jak już powiedziałem. W każdym bądź razie od 6 lat dzisiejsza inscenizacja, ja celowo nie mówię rekonstrukcja, bo rekonstrukcja to jest wierne odtworzenie pewnych wydarzeń. Dlatego mówię inscenizacja i widowisko poświęcone tym zdarzeniom była już 6. z kolei. Organizatorzy starają się w ten sposób przypominać mieszkańcom Katowic, mieszkańcom Śląska, mieszkańcom Polski o zarówno patriotyzmie lokalnych mieszkańców, jak również o samych zdarzeniach. Przecież nie o to chodzi, żeby po 76 latach nikt już o tym nie pamiętał. Powinniśmy o tym pamiętać zarówno teraz, jak i za kolejne 76 lat, jak być może nawet jeszcze i dłużej. Nie chcę nadużywać słowa wiecznie, bo byłoby to może zbyt patetyczne, ale po prostu zawsze. Jeżeli tutaj pod katowicką wieżą spadochronową zginęła zaledwie garstka harcerzy i powstańców, byłych powstańców śląskich, a praktycznie wszyscy, którzy brali udział w obronie, to musimy o nich pamiętać, dlatego że ich postawa na to sobie zasłużyła. Oni sobie na to zasłużyli, zasłużyli sobie, by pamięć o nich trwała w naszych umysłach, sercach. I takich inscenizacji jak dzisiejsza nie należy traktować jak taniego widowiska, które ma ściągnąć gromadę mieszkańców Katowic. To nie ma być widowisko takie, które ma być pewną formą, nie wiem, zabawy, zabicia czasu, ale ono ma przynajmniej przypomnieć ludziom, ma kultywować pamięć o tych, którzy w końcu za nas, za panią, za pana kamerzystę, za mnie, za wszystkich pozostałych poświęcili swoje życie i dlatego oddanie im czci choćby w ten sposób na pewno jest tego godne i potrzebne. Uczestnicy rekonstrukcji odtwarzali dramat młodych katowiczan, którzy zdecydowali się oddać swe życie za ojczyznę. Dziś jestem tutaj na Ochotnika, wczoraj koledzy, którzy organizują rekonstrukcję, tej pokaz militarny z września 39, poprosili chętnych do pomocy. Zgłosiłem się, było krótkie szkolenie, jak obsługać się bronią, jak tutaj zagrać tą swoją rolę. Wykonaliśmy to wszystko w kilka godzin i myślę, że ludzie byli zadowoleni z tego, co tutaj się działo.
A co sami możecie powiedzieć o tych wydarzeniach, które musieliście zrekonstruować? Do dziś tak naprawdę nie wiemy, co tutaj się działo. Wy staraliście się to jakoś odzwierciedlić. Znaczy, wydaje mi się, że to było o wiele bardziej brutalne, o wiele bardziej gorsze dla młodzieży. To też byli ludzie w naszym wieku, te 16-20 lat i oni w realnych warunkach musieli ten bój stoczyć. Przypłacili to najwyższą ceną śmiercią. Myślę, że z honorem jednak walczyli i stawiali ten opór przeciwko najeźdźcy. Co możecie nam powiedzieć o postaciach, które dziś odgrywałyście? Postacie... Ja podziwiam te wszystkie osoby, które tutaj rzeczywiście oddały życie i czułam się zaszczycona, że mogłam choć trochę wczuć się w tą rolę i sam odgłos huków był na tyle straszny, że nie wyobrażam sobie, jak jest słyszeć to i jeszcze wiedzieć, że jest ryzyko, że to nie jest tak jak teraz bezpiecznie, tylko że może coś się stać. Tak, naprawdę, to jest jednak przerażające, kiedy przy uchu się słyszy taki huk. No i tak samo właśnie podziwiamy te osoby, które w tym uczestniczyły naprawdę. Widowisko zgromadziło w Parku Kościuszki rzesze mieszkańców regionu, którzy podziwiali oddanie, braterstwo i heroiczną walkę harcerzy i powstańców. Inscenizacja była niesamowitą lekcją historii, szczególnie dla najmłodszego pokolenia.